W poprzednim filmie omówiłem zarządzanie oknami widoku pulpitu. Na tym filmie omówię zarządzanie oknami widoku ekranu startowego. W widoku tym aplikacje otwierają się w trybie pełnoekranowym. Aplikacje te otwiera się w bardzo prosty sposób. Wystarczy wskazać kursorem myszy kafelkę, następnie nacisnąć raz lewy klawisz myszy. W ten sam sposób uruchamia się kolejne aplikacje. Widok ekranu startowego został zaprojektowany z myślą o tabletach oraz innych urządzeniach z ekranem dotykowym. Dla tego typu urządzeń widok ekranu startowego okazuje się być bardzo dobrym rozwiązaniem. Może on jednak przysporzyć trudności użytkownikom, którzy na co dzień użytkują komputery osobiste za pomocą klawiatury oraz myszy. Dla przykładu uruchomię teraz aplikację Internet Explorer, to przeglądarka internetowa, ponieważ jest to aplikacja zaprojektowana dla widoku ekranu startowego, została ona uruchomiona w trybie pełnoekranowym. Taka sama sytuacja ma miejsce chociażby na tabletach czy innych urządzeniach dotykowych. Szczególną trudność nawigowania pomiędzy tymi dwoma widokami, pomiędzy widokiem pulpitu a widokiem ekranu startowego, mogą mieć chociażby początkujący użytkownicy komputera, bądź też tacy, którzy niedawno przeszli chociażby z Windowsa 7 na użytkowanie Windows 8 lub 8.1. Widząc aplikację w trybie pełnoekranowym, możemy sobie zadać pytanie, w jaki sposób mogę teraz powrócić do ekranu startowego lub do widoku pulpitu. W tym celu mogę umieścić kursor w lewym dolnym rogu ekranu. Pojawi się przycisk Start. Następnie klikamy w ten przycisk. Zostaniemy przeniesieni do ekranu startowego. Mogę kliknąć teraz kafelkę pulpit, aby przełączyć się do widoku pulpitu. Jeśli chciałbym teraz powrócić do ostatnio uruchomionej aplikacji, w tym celu mogę umieścić kursor w lewym górnym rogu lub w lewym dolnym rogu. Aby powrócić do aplikacji Internet Explorer, którą uruchomiłem przed chwilą, należy umieścić kursor w lewym górnym narożniku ekranu lub w lewym dolnym narożniku ekranu i w zależności od tego, w którym miejscu umieściłem kursor myszy, przeciągam ten kursor do góry lub na dół. Ja umieściłem kursor myszy w lewym dolnym rogu ekranu i należy tutaj zauważyć, że pojawiły się takie specjalne linie, które wychodzą z ekranu i następnie przeciągam kursor myszy do góry. Po wykonaniu tej czynności widzimy tutaj wszystkie uruchomione programy. Właściwie to są aplikacje, które uruchomiłem w widoku ekranu startowego. Chcę powrócić do przeglądarki internetowej. Wskazuję i klikam lewym klawiszem myszy. Tą samą czynność mogę zrobić wskazując lewy górny narożnik. Wskazuję kursorem myszy lewy górny narożnik. Po wykonaniu tej czynności pojawią się linie, które będą wychodziły z lewej krawędzi ekranu. Następnie przeciągam kursor w dół i klikam w wybraną aplikację.
Kolejnym dobrym rozwiązaniem jest to, że niezależnie od widoku, czy to widok pulpitu, bądź też ekranu startowego, mogę się bardzo szybko przełączać pomiędzy otwartymi aplikacjami, wskazując kursorem myszy lewy górny róg ekranu i kolejno naciskając lewy klawisz myszy. Przycisk ten działa bardzo podobnie jak w przeglądarce internetowej. Przełączamy się po ostatnio uruchomionych aplikacjach, które cały czas są uruchomione i działają w tle. To samo mogę zrobić z widoku pulpitu. Mieszczam kursor w lewym górnym rogu ekranu i naciskam kolejno lewy klawisz myszy. Pomiędzy aplikacjami zaprojektowanymi dla widoku ekranu startowego, jak i dla pulpitu, czyli wcześniejszych wersji systemu Windows, mogę się przełączać, korzystając z paska zadań, który znajduje się u dołu ekranu. W systemie Windows 8.1 pasek zadań widoczny jest również w widoku ekranu startowego. I tak jak już wspomniałem, mogę przełączać się pomiędzy oknami programów, zarówno aplikacje zaprojektowane dla pulpitu, jak i aplikacje zaprojektowane dla widoku ekranu startowego. W przypadku widoku ekranu startowego należy kursor myszy umieścić na samym dole, na dolnej krawędzi ekranu. Kursor musi wychodzić poza krawędź. Gdy wykonamy tę czynność, pojawi nam się pasek zadań i stąd wybieramy tutaj aplikację, która nas interesuje. Oczywiście na pasku zadań będą wszystkie aplikacje i programy, które uruchomiliśmy. Za pomocą paska zadań możemy również przełączać się pomiędzy otwartymi aplikacjami i programami. I to samo możemy zrobić w widoku pulpitu. Również tutaj możemy przełączać się nie tylko pomiędzy aplikacjami uruchomionymi, zaprojektowanymi dla tego widoku, ale również pomiędzy aplikacjami zaprojektowanymi dla widoku ekranu startowego. Także jest to kolejna rzecz, która została wprowadzona w Windowsie 8.1 w celu zatarcia różnic pomiędzy interfejsem pulpit a interfejsem widoku ekranu startowego. Kolejną rzecz, jaką wprowadzono, to gdy umieścimy w prawym górnym rogu kursor myszy, mamy tutaj do dyspozycji dwa przyciski. Są to przyciski, które działają w ten sam sposób, jak w oknach uruchamianych widoku pulpitu. Mamy tutaj minusik, czyli minimalizuj, czyli schowaj okno do paska zadań. W tym momencie okno przeglądarki zostało schowane do paska zadań, tak jak już wspomniałem. I możemy je przywrócić klikając przycisk na pasku lub tak jak już wcześniej pokazałem, możemy ten program wybrać tutaj wskazując lewy górny róg ekranu i przeciągając kursor w dół, następnie klikając. No i mamy również krzyżyk. Krzyżyk zamyka działanie aplikacji. Przycisk znika z paska zadań. Nie ma go również tutaj, gdy wskażę lewy górny róg. Uruchomię teraz ponownie aplikację Internet Explorer. Windows 8.1 pozwala uruchomić dodatkowe okno tego samego programu. Pokażę to na przykładzie. Wskażę kursorem myszy nagłówek artykułu. Naciskam prawy klawisz myszy i wybieram opcję
Otwórz link w nowym oknie. W tym przypadku w oddzielnym oknie została umieszczona treść artykułu. Na środku ekranu mamy specjalny pasek, nazwę go rozdzielacz. Pasek ten pozwala zadecydować, jaką powierzchnię ma zająć poszczególne okno. Aby z niego skorzystać, należy umieścić kursor myszy na pasku, następnie nacisnąć lewy klawisz myszy, trzymać wciśnięty i przeciągnąć w lewą stronę, bądź też w prawą stronę. Następnie zwalniamy lewy klawisz myszy. Okno również mogę zamknąć w inny sposób, umieszczając kursor myszy w górnej jego części. Następnie naciskamy lewy klawisz myszy, trzymamy wciśnięty i przeciągamy do dolnej krawędzi. Następnie zwalniamy lewy klawisz myszy. Albo umieszczamy kursor myszy w prawym górnym rogu i tutaj mamy krzyżyk, który należy kliknąć, aby zamknąć okno. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że przeciągając aplikację w dół jest sposobem, w jaki tak właściwie aplikację nie zamykamy, ale zawieszamy jej działanie. Taka sytuacja ma miejsce również w urządzeniach dotykowych typu tablet. I tak naprawdę ta aplikacja dalej pracuje w tle. Jeśli zechcemy zamknąć całkowicie aplikację, tak aby ona nie pracowała w tle, należy umieścić kursor w górnej części okna, przycisnąć lewy klawisz myszy, trzymać wciśnięty, przeciągnąć w dół, poczekać chwilę, aż etykieta zostanie odwrócona, następnie zwalniamy lewy klawisz myszy. Program został całkowicie zamknięty i nie działa on już dłużej w tle. To samo zrobię teraz z innym programem. To, co jest fajne w Windowsie 8.1, to to, że mogę przeciągnąć i zadecydować, czy aplikacja pojawi się z lewej strony, czy z prawej strony. W tym celu umieszczam kursor myszy na wybranej aplikacji, naciskam lewy klawisz myszy, trzymam wciśnięty i przeciągam. Następnie zwalniam lewy klawisz myszy. To samo mogę zrobić z kolejną aplikacją. Wskazuję, przyciskam, trzymam wciśnięty lewy klawisz myszy, przeciągam, zwalniam. W tej chwili mamy zestawione ze sobą dwa okna. Pojawił się rozdzielacz. Przesuwając rozdzielacz w wybranym kierunku, widzimy, że zawartość okna idealnie dopasowuje się do jego szerokości. Jest jeszcze jedna rzecz. Jeśli masz ekran o wysokiej rozdzielczości, to na takim ekranie możemy wyświetlać zawartość trzech aplikacji jednocześnie. Przeciągnę teraz trzecią aplikację. Wskazuję, trzymam wciśnięty lewy klawisz myszy. Umieszczę tutaj po środku. Następnie zwalniam lewy klawisz myszy. Mogę zmienić kolejność wyświetlania tych aplikacji, umieszczając kursor myszy w górnej części okna programu, naciskając lewy klawisz myszy, trzymając wciśnięty i możemy zamienić miejscami aplikację. Mogę także przeciągnąć inną aplikację uruchomioną w tle w wybrane miejsce i
przeciągam wybraną aplikację w wybrane miejsce. W przypadku upuszczenia aplikacji zostanie ona zastąpiona. Jest to bardzo przydatna opcja, na przykład w trakcie podróży, głównie dla urządzeń dotykowych. No i jako jedną aplikację może mieć na przykład przeglądarkę internetową, jako drugą aplikację może mieć jakiś komunikator, a jaką trzecią na przykład odtwarzacz wideo. Kolejna rzecz warta uwagi to taka, że Pulpit jest traktowany jako pełnoekranowa aplikacja. I możemy ją umieścić w dowolnym miejscu, po lewej stronie, czy też na środku, bądź też po prawej stronie. I oprócz uruchomionych aplikacji zaprojektowanych dla widoku ekranu startowego, możemy sobie uruchomić aplikację, z której korzystaliśmy chociażby w wcześniejszych wersjach systemu Windows, na przykład Google Chrome, poprzez wskazanie dwukrotne naciśnięcie lewego klawisza myszy uruchomię tę aplikację. Jeśli zdecydujemy się jednak zrobić miejsce dla innej aplikacji widoku ekranu startowego, nic trudnego, zamykamy, umieszczamy kursor myszy w górnej części okna, przyciskamy lewy klawisz myszy, trzymamy wciśnięty i przeciągamy w dół. I przeciągamy inną aplikację.